Jednakier. Cóż to jest? No i stój, wkiera. Drugi walet. Dziewięć pików zostało. Pięć pików zostało. Cztery piki zostały. Trzy piki zostały. O mój miał kiery. Dwa piki zostały. To mój ma piki dwa. Oj, dużo gramy.
Spytam go Asy. Odpowiadamy 0314. Przepraszam. 5 trefli 0. Pięć trefli 0. 5 karo 1. 5 kiery 2. Wyrzucę. Do asy i król. Liczymy lew raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Jedenaście. 11, jeżeli na dwa karę wyrzucę dwa kiery, zanim pasuje. Teraz! A król kier gdzie leżał? Kliki źle leżały. Te źle leżą.
Oba źle leżały. Ajajajaj. Jak pech, to pech. Sześciu też bym nie wygrał. Oddawałem kiera. Znaczy sześć bym wygrał, gdybym grał przez kiery. Niech se zagra kolega. Raz się puszcza, kolego. Chyba, że odwrócisz trefla. No, zostało 12 kierów. Zostało 8 kierów. Ostatnia moja. Nie? 10 im wyszło. Wygraliśmy 2 i 8. O, nie mam nic. Och, nie mam nic. Nie mam w karcie nic. Dwa trefle powie?
Zatłuj może być od 11. To kto ma te punkty? On ma 14, a 2 to 16, a nie mają 24. Dziewięć i siedem, 16 miał. Trzy karowe, cztery pikowe, pod warunkiem, że weźmie swoje. No takie wzmocnione, kolego. No i co? Likiera wyrzuć, no tak, likiera. Likiera. No. Wygrał. Cudem. A w piki mógłby wziąć od tego. Jeszcze bierze dziesiątkę pik. Tam jednego pika chłopaki wyrzucili. Będzie dobry zapis. Powinien być dobry zapis. Pięć wygraliśmy. Trzeba spasować z tą ręką, no cudów nie ma. No i co teraz, kolego? Łyk herbaty. Świeczkę trzeba zapalić. No, teraz mam czyste dwa kiery. Ciekawe, czy w kiera zawistuje? W piątkę. Powinno być spod damy. To ma dziesiątkę. W karo nie mogłem, w trefla nie mogłem.
Daj waleta. Mam odejście w dziesiątkę karą. Osiem piwo, zostało pięć. Daj króla. Ej, chyba raz przebił już to. Nie, przebił, wyrzucił. Dobrze, że nie przebił. No daj kiela. Trzeba było od razu w dane kiel zawistować. Stół martwy. Wiz damy kier. Wyleśmy dwie kierowe. On karo z tym odłożył. Karo otworzył. No cóż. Jedna przegrywająca, druga, trzecia, dziewięć lew z ręki. Cztery piki licytują. Szlemik nie idzie. No i patrzymy, jak to wygrać. No masz trzy piki, koleś. Wis treflowy i karowy bardzo przyjemny. No ma trzy piki. I kara ma, oddam kiera. Piki trzeba zagrać na podział 2-2 lub 3-1. Zostawiamy siódemkę karo na przejście. Zostawiamy ósemkę pik na przejście na wszelki wypadek. Trzeba zbić. Grozi mi oddanie pika. Tam bardzo ładnie zagrałem tego do waleta pik. Damy trefi mi pasuje. Króla trefi mi pasuje. Jakby z lewej był król pik, to bym też nie stracił.
Zagrałem na podział pików 2-2 lub singlowego króla pik. 7 wygraliśmy. Dlaczego wygraliśmy 7? Bo ktoś grał 3 piki i wziął tylko tyle lew. Bardzo ładnie to zebrałem, nie chwaląc się. Miał w karcie jednego króla i 3 piki. Podział pików 3-1 jest 50%. 2-2, 40, a 4-0. Nie ma starszej czwórki. No, powinno być dobrze. O! No przebij kiera i zaimpasuj kara. Możesz trefle impasować. Też trefy lepiej zagrać asa i blotkę do, bo figury ma ten. Figury ma ten. O, bardzo ładnie. I karo dodamy. Można puścić dziesiątkę karo w koło. Jednak woli tak. A teraz musi puścić dziesiątkę karo w koło. Dziewiątka. Impas waleta. Nieudany. Wziął dwie lewy. Weźmie trefla trzecia. Szło im w kiery. No as. Spuść szóstką, impasuj waleta. Spod waleta wyszedł, no. Nie, ale był czujny, to proszę bardzo. Tak. Dziesiąteczka. Jeszcze bierze trzy lewy, będzie 7, bez jednej. No i dobrze. Bez jednej za 50. Bardzo dobry zapis powinien być. Zero dwa wygraliśmy. Dlaczego 0-2?